Dzień dobry, kochani uczniowie. Czy sprawdziliście swoją wiedzę z ostatniego tematu, tak jak was prosiłam? Mam nadzieję, że wiecie, jak podzielone było społeczeństwo we Francji i jakie były przyczyny wybuchu rewolucji francuskiej. Już nie wspomnę o tym, że każdy z was ma znać datę wybuchu rewolucji. Zacznijmy jednak nową lekcję. Przygotujcie podręczniki i zeszyty. Podręcznik otwórzcie na stronie 190. Dzisiejszy temat lekcji to Republika Francuska. To jest druga część omawianych problemów, które miały miejsce we Francji. Ostatni temat zakończyliśmy na dacie 1791. Właśnie w tym roku Francuzi uchwalili konstytucję. Zgodnie z tą konstytucją wkrótce we Francji miały odbyć się wybory do parlamentu. Większość parlamentarzystów chciała, aby rewolucja trwała. Dążyli do obalenia króla. Chcieli, aby rewolucja rozpowszechniła się we wszystkich krajach Europy. I wydawało im się, że najlepszą drogą do tego jest wojna. A więc rok później, w 1792 roku, parlament wypowiada wojnę Austrii. No ale okazało się, że armia francuska jest w stanie rozkładu. Francja zaczęła ponosić klęski. Tym bardziej, że Austrię w walce wsparły Prusy. Za wszelkiego rodzaju niepowodzenia na froncie lud obwiniał spiskowców, wrogów rewolucji, no a co za tym idzie Ludwika XVI i jego żonę. Ludność zaatakowała wkrótce Pałac Królewski. Króla wraz z rodziną uwięziono. We wrześniu 1792 roku parlament oficjalnie zniósł monarchię i wprowadził republikę. Ogłoszono oficjalnie, że Francja jest republiką. Co z królem? W 1793 roku króla uznano za winnego i skazano na karę śmierci. O jego winie i o tym, że poniesie śmierć, zadecydował jeden głos. Mogę wam powiedzieć w ramach ciekawostki, że 361 głosujących było za karą śmierci dla króla, a 360 było przeciwko. A więc jeden głos zaważył o tym, aby król stracił głowę. Na obrazku, który macie przed sobą, widać właśnie króla Ludwika XVI, który jest przygotowywany do egzekucji, a na drugim obrazku jest już po egzekucji, mamy okazanie głowy zgromadzonej ludności. Ciekawy jest stosunek innych krajów do rewolucji. Początkowo, kiedy we Francji wybuchła rewolucja, kraje europejskie przywitały ją z zadowoleniem. Było im na rękę, że Francja była wyczerpana, rozdarta, bezsilna, że dzieje się coś wewnątrz. Natomiast nikt nie spieszył się z pomocą Ludwikowi XVI. Ale wszystko się zmieniło właśnie z dniem egzekucji króla. Egzekucja króla wywołała ogromne oburzenie w Europie. Wszyscy chcieli natychmiast ukarania królobójców. Bali się, wszystkie głowy koronowane w Europie bały się, że ta rewolucja może przenieść się na ich teren i że tam lud też może ich osądzić za ich władanie. Po egzekucji króla zawiązał się więc specjalny taki antyfrancuski sojusz. W skład niego wchodziła Austria, Prusy, Holandia, Hiszpania i Portugalia. Ten sojusz antyfrancuski miał doprowadzić do upadku republiki. We Francji w tym czasie zapanował głód i bardzo często wybuchały bunty. Royaliści, czyli zwolennicy monarchii, próbowali odsunąć od władzy rewolucjonistów. Ja przypominam wam, że słowo royaliści już poznaliśmy. Przypominam, royaliści to inaczej zwolennicy monarchii. Tu royaliści próbowali odsunąć od władzy rewolucjonistów. W tej bardzo ciężkiej sytuacji władzę przejęło takie ekstremalne, radykalne stronnictwo Jakobinów. Jakobini byli jednym z klubów rewolucyjnych. Ich przywódcą był Maksymilian Robespierre. Powołali oni specjalny trybunał rewolucyjny. To był sąd. Sąd, od którego wyroków nie było już żadnych odwołań. Trybunał rewolucyjny przeprowadzał procesy w ciągu 3 dni. Podejrzani byli absolutnie wszyscy. Przyjęto taką ustawę, która uznawała za wrogów ludu wszystkich tych, którzy usiłują zniszczyć wolność społeczeństwa oraz tych, którzy atakują zasady rewolucyjne.
Wystarczył maleńki donos albo czyjeś oskarżenie. Nikt nie wnikał w ogóle w to, o co się ludzi oskarża. Więzienia we Francji były maksymalnie przepełnione. 300 tysięcy więźniów było, a gilotyna pracowała nieustannie. Nikt nie mógł być pewny swojego życia. Zaczęto konfiskować majątki, zabierać złoto, biżuterię, a nawet rekwirowano żywność. Nakładano coraz wyższe podatki, a sytuacja gospodarcza Francji stawała się coraz gorsza. Jakobini wprawdzie za pomocą terroru opanowali na krótko kryzys w kraju. Poprawiła się też nawet sytuacja wojsk na froncie. No, ale społeczeństwo powszechnie bało się kary śmierci. Pewnego razu grupa mniej radykalnych rewolucjonistów zawiązała spisek i postanowiła odsunąć Robespiera od rządów. Uwięziono go wraz z innymi przywódcami. Wszystkich osądzono i zgilotynowano. Tu właśnie przedstawię wam obraz, który pokazuje ten moment, kiedy Robespiera wraz z innymi przywódcami przewozi się na miejsce egzekucji. A tu patrzy na was sam Maksymilian Robespierre. To, co widzicie przed sobą, to jest rekonstrukcja twarzy, którą przeprowadzili specjaliści medycyny sądowej. Wykonali oni na podstawie woskowego odlewu trójwymiarową rekonstrukcję. Robespierre w chwili śmierci miał około 36 lat. I co dalej? Kiedy już wszystkich zgilotynowano, kiedy już wszystkich osądzono, natychmiast zlikwidowano Trybunał Rewolucyjny. Zamknięto także klub Jakobinów. Zniesiono ceny maksymalne, wprowadzono wolny handel, przywrócono wolność kultu religijnego, bo Jakobini walczyli z Kościołem. No i nareszcie uchwalono nową konstytucję w 1795 roku. A w tej konstytucji zapisane było, że od tej pory władzę wykonawczą przejmuje 5-osobowy dyrektoriat. A teraz, moi drodzy, spokojnie możecie przepisać notatkę do zeszytu. Wkrótce prześlę wam nowe zadania. Tym razem będą to zadania na ocenę. Dziękuję wam serdecznie za uwagę.